Dzień dobry, dzień dobry. Moi drodzy, to jest wtorek, 18 września, to jest kolejny odcinek Wstawaków. Fantastyczny odcinek, tak jak każdy, dlatego że jest fantastyczny dzień i my się spotykamy. A skoro tak jest, to musi być fantastycznie. No to jedziemy. Moi drodzy, moi kochani, bardzo, ale to bardzo serdecznie was witam tego poranka, tego dnia, tego, tego, czegokolwiek, co tam się u was dzieje i bardzo się cieszę z tego naszego spotkania. Mamy wtorek, więc tradycja będzie wtorkowa, a tradycja wtorkowa nazywa się święta, w sensie, że święty albo święta, że jakiś święta albo święta będzie gadał, w sensie cytatem, a ja będę ten cytat komentował, trochę go prawdopodobnie psując, bo co ja tam mogę wiedzieć o cytatach świętych. Ale będzie dzisiaj wybitna rzecz, bo będzie dzisiaj święty Augustyn z naprawdę fenomenalnym, fenomenalnym Zdaniem. Proszę posłuchajcie jakie to jest zdanie, bo naprawdę jest dobre. Mówi Święty Augustyn tak: błądzenie jest rzeczą ludzką, ale dobrowolne trwanie w błędzie jest rzeczą diabelską. Kochani, ten święty Augustyn to naprawdę mądry chłop był. I to był bardzo taki chłop, który znał rzeczywistość, znał ludzi, nie był oderwany od świata, a jednocześnie był bardzo blisko Pana Boga i jakby potrafił te dwie rzeczy doskonale łączyć. Kochani, nie jest dobrą postawą w życiu coś takiego, kiedy sobie mówimy: tak naprawdę nieważne co robię, jakie tam grzechy popełniam, to nie ma żadnego znaczenia, Pan Bóg mnie kocha i ja mogę w ogóle robić co chcę. To jest postawa donikąd. Zupełnie absurdalną drugą postawą w drugą stronę jest postawa, nie mogę nigdy popełnić nic złego, nie mogę zrobić żadnego błędu, nie mogę nigdy, nie wiem, zgrzeszyć, nie mogę nigdy upaść i tak dalej, bo jak tak zrobię, to pójdę do piekła. To jest postawa absolutnie donikąd. Święty Augustyn ma świętą rację, mówi tak. Oczywiście że ludziom zdarza się popełniać błędy i grzechy. Oczywiście, że jesteśmy słabi, że nie potrafimy trwać w dobru, w świętości, w miłości, tak jak byśmy chcieli, tak jak Pan Bóg tego też prawdopodobnie od nas by chciał, że naprawdę, no, byłoby super, żeby było z nami lepiej, no ale jest tak, jak jest. I Augustyn mówi, no, błądzić jest rzeczą ludzką. ludzką. Naprawdę każdy po prostu popełnia błędy. I Augustyn mówi, nie zrzymaj się na to. Nie, nie mów, że no właśnie, są błędy, to znaczy, że do niczego, albo w ogóle tam coś innego. Nie. Ale Augustyn mówi też drugą prawdę. Jeżeli już zbłądziłeś i też wiesz, że zbłądziłeś, widzisz skutki tego, podziało się zło w Twoim życiu, widzisz, że to robi naprawdę katastrofalne po prostu rzeczy w Tobie, w Twoim sercu, to czemu w tym trwasz? To czemu ciągle do tego wracasz? To czemu, na przykład kiedy wiesz, że jesteś w jakiejś złej sytuacji grzesznej, niedobrej, która prowadzi do zła, która prowadzi do piekła, która prowadzi do czegoś bardzo niefajnego, to wyjdź stamtąd. I kochani, to jest tak naprawdę jakby jedyne mądre podejście do jakby naszego błądzenia, do grzechów, do nawracania i tak dalej. To, że błądzimy i grzeszymy, to jasne. Tylko jeżeli już wiemy, że coś jakieś jest, to wyłaźmy z tego. I oczywiście, kochani, ja wiem, bo oczywiście powiecie mi, ale są takich grzechy, które się za nami ciągną. Przez długie czasy są takie sprawy, z których nie możemy tak po prostu wyjść. Jasne. Ja wiem, że czasem wychodzenie, sam tego doświadczyłem w życiu wiele razy, z różnych rzeczy, to jest czasem długoletni proces. Jasna sprawa. Tylko pytanie. Czy podejmujemy ten proces, czyli czy, czy po prostu z niego wychodzimy, z tych grzechów, z tych słabości, z tego zła, z tych różnych grzesznych sytuacji. I, I czasem potrzeba czasu, czasem potrzeba tego, że trzeba przejść kawał drogi, żeby się od czegoś uwolnić. Tylko pytanie, czy my po prostu w tym siedzimy, mówimy sobie, no tak mam i tak będzie i to się nie zmieni, czy też próbujemy coś z tym zrobić i iść do przodu. I to jest, kochani, jakby, jakby podstawowe pytanie. Myślę, że bardzo warto się tak na, na, na to popatrzeć. Ci już Was, którzy się za bardzo oskarżają o różne rzeczy, zobaczcie, że błądzić jest rzeczą ludzką i zgódźcie się też na to, że tacy jesteśmy. Ci, którzy oczywiście nie przywiązujecie żadnej wagi do tego i se trwacie w różnych grzechach, to sobie bardzo jasno powiedzcie, no halo, halo, ale tak nie można. A najważniejsze, zbadajcie, czy wykonujecie pracę, czy wykonujecie proces wychodzenia, proces krok po kroku, spowiednik, jak potrzeba, to jakaś terapia, wsparcie, modlitwa, Eucharystia, sakramenty, żeby krok po kroku wychodzić z tych różnych głupot, beznadziej, słabości i grzechów, które mamy. I o to by chodziło w nawróceniu. Augustyn wszystko wytłumaczył, mam nadzieję, że ja tylko po nim powtórzyłem i jeszcze lepiej to zrozumieliście. O to by dzisiaj chodziło, temu się dzisiaj przyjrzyjcie. Moi drodzy, to byłoby na tyle w tym wtorkowym odcinku. Bardzo Wam dziękuję za dzisiaj. Mam nadzieję, do zobaczenia jutro we wstawakach. Tymczasem miejcie się najlepiej na świecie. Bardzo Wam błogosławię, bardzo ściskam. No i w ogóle, w ogóle, miejcie najlepszy dzień świata. Z Bogiem. Pa!